Super Mario Galaxy 2. Jakbyście nie wiedzieli, z czego to jest film, jest to film z Super Mario Galaxy 2. Cześć, to ja. Super Mario Galaxy 2. Kraina piasku. Nie wiem, czemu piasku chciałem powiedzieć. Nie, wziąłem z piasku. Nie wiem, co moja głowa. Squizard, jego zlewę piaskowe. Czajcie, jaki ten skybok jest dobry? Skybok? Skybok? Fajne te latarnie morskie dookoła. Jak z Elden Ring czy czegoś. Nie grałem w Elden Ring, ale jak z jakiejś gry Dark Soulsowej czy coś takiego. Okej. Wiele pomysłów z pierwszej gry powraca. Ale w jakże pięknym ale fajne! Strasznie fajna sekcja. Tunele piaskowe. Yo. Teretete. Super muzyka. Nie będę tego jakoś precyzyjnie zwiedzał, ale fajne. Bardzo podobne do różnych sekcji bullet hellowych w innych grach, z tym jak te kule się poruszają i trzeba manewrować między nimi. Ale jazda. Dobra, nie mam pojęcia, czy coś pomijam, czy nie. Ale klimat robi też. Ej, serio, nie z tego świata, kocham takie. To stylowe. Jakby po prostu wygląda, jakby nie było stworzone przez ludzi. Troszeczkę? W sensie w świecie starożytnym taka kraina wielkich. No wjeżdży Babel, jednej koło drugiej. Wydaje się troszeczkę szaloną rzeczą. Wiecie, dzisiaj to typowe wieżowce, skyscrapery wszędzie w jakimś wielkim mieście to. Podobnie wyglądają, że tak masa wielkich budynków koło siebie. Ale wyobrażenie sobie czegoś takiego w starożytności robi wrażenie. Z tymi wieżami. Okej, ogień w ogóle, co zrobi ogień? Nic? Coś? Po chwili dopiero. Mogę tak cię... Chciałem zrobić... Nie mogę kucać, gdy jestem... Mam nadzieję, że nie potrzebuję ognia. Nie da się kucać, gdy... Mogę? Halo? Mogę? Czy mogę? Ja chcę! Nie da się kucać w piasku. Jest tak zrobione dziwnie. Mogę? Tak za... Nie, tak, dobrze! Odbicie od ścian mnie uratowały. Nie zdziwiłbym się, jakby gdzieś tutaj jakieś sekrety. Tak coś czuję, tak coś niucham. W nosie. Sekrety czuję. Aż zaraz kichać zacznę, bo jestem uczulony. Dlaczego? Dlaczego? Co ja zrobiłem? Nie wiem, co ja zrobiłem. Bardzo ciekawa sekcja. Na ogół takie poziomy, które patrzą się... no kamera, gdzie jest tak skierowana na postać, jakby do tyłu, patrząc crashowo, bandicootowo. Nie kojarzę zbyt wielu sekcji tego typu w grach, kiedy... Bylibyśmy w trakcie jakiegoś spektaklu, czy ślizgania, czy czegoś takiego. Na ogół są to po prostu biegnięcie w kamerę. A ślizganie w kamerę, serio? Wydaje mi się bardzo świeżą rzeczą. Nie wiem, może gdzieś było? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Kingdom Hearts 3? I poziom śnieżny? Gdzie też może w kamerę tak się za lawiną jechało? Nie kojarzę wielu tego typu sekcji w grach, to było świetne. Czy któryś Crash miał takie sekcje zjeżdżane? Czy któryś Sonic miał takie sekcje zjeżdżane? Szczerze nie wiem, to było fantastyczne. Wow, jedna z moich ulubionych sekcji z tej gry. No, to było piękne. I od razu do... Wow, nie zauważyłem, kiedy to zleciało. Jesteśmy przy bossie. Dobra, niech się zacznie, niech się dzieje. Gwiazdka numer 81, tak wam powiem. Co widzę i co się dzieje. Która to jest gwiazdka? Ma to wielkie znaczenie. Jak ty się nazywałeś? Zlubzard? Zlubz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 ub
To by było tak bardzo nie Mariowe. Do ust? Mam się nakarmić tym? Mam się nakarmić tym, spoko. Spoko, ej. Nietypowo. Nie kojarzę innych tego typu bossów, którzy mieliby jakby pasek zdrowia i że wiele razy trzeba ich trafić pociskami. A nie takie typowe, traf go 3 razy czy coś takiego. Dobra, pozycja, z której możemy strzelać. Jeden pocisk go ogłuszył. Reszta jest darmowa. Przydałoby się zjeść sobie kwiatkę. Działka. Możemy tak? Możemy tak? Możemy tak? Nieważne, czy możemy, czy nie możemy. Jestem w potrzebie. Czy mogę robić skoki w dal? Na szczęście mogę.
Sorry, kolego, ale nie mogę teraz cię nakarmić. Ajajaj. Dobra, to wydaje się nie najgorsza pozycja. Prawda? Bomby! Nie mają dużych hitboxów, bomby, dobra. Au! Skąd to się wzięło? Aha! Był w stanie strzelać we mnie tym działkiem, mimo że boss był ogłuszony. To działko nie było, serio? Nie udało się? Jeszcze bardziej. No zaraz te usta otworzyć, będzie musiał! Będzie musiał. Będzie musiał, otwierasz usta, otwierasz paszczę, otwierasz japę. Czemu jeszcze żyjesz? Dobra. Bardzo nietypowy jak na Mario Boss. Serio, tak trochę zeldowo? Strzelaj w czuły punkt? Łukiem, tylko że tutaj kulą ognia? Ej, kompletnie... Kompletnie nie Mariowy boss. Jak na moje. No na ogół 2-3 razy traf w czuły punkt. Skocz na bossa, czy coś takiego jest po nim. To było takie bardziej, no... Jak nie z Mario po prostu, jak nie z Mario. To mógł być najlepszy poziom z tej gry jak na razie. Nie wykluczyłbym tego. Ciekawe, jaki będzie drugi na tym świecie. Ale... Ej, serio, mam wrażenie, że to po prostu był poziom z innej gry. Był tak dobry. Jakby... Słyszeliście już troszeczkę pewnie, jak wychwalałem, jakie fajne jest Super Mario Galaxy, czy włączyłem nagrywanie, jakie fajne jest Super Mario Galaxy 2. Ale to było poziom wyżej niż cała reszta tej gry, jak dla mnie. Tak mi się podobało. Kometa Pragsterka. Nie to mi teraz w głowie. To po prostu było lepsze niż reszta tej gry. Ta pierwsza sekcja na piasku, na tej okrągłej tubie, rurce piaskowej. Potem ta sekcja się zgania się, potem ten boss. To jak kompletnie inna gra. Pływanie po morzu piaskowym. To brzmi ciekawie. To wygląda serio, jakbym... O, yo! Widzicie, co się dzieje? Kocham, jak ta gra robi nawiązania. Jakby wydaje mi się, że Nintendo często nie potrafi ze smakiem nawiązywać i fanserwisować. Ale... Bardzo w Galaxy 2 nawiązania dla mnie są wszystkie trafione. Mamy tego ptaszka ze Super Mario Sunshine. Dużo nawiązujemy do Super Mario Sunshine. Jakby wszystkie rzeczy, które gracze znienawidzili, często narzekali na nie w Sunshine, powracają tutaj, ale w innej, ciekawej, zmienionej formie. Wejdę tutaj, ponieważ widzę coś takiego. Aha, mam to robić. Zaraz, co? O co ci chodzi, ziomek? O co chodzi z tuś? Na czym to ma polegać? Aha! Ja decyduję, jak jest grawitacja. Ja decyduję, jaka jest grawitacja jakoś. Wydaje mi się, że jak na tym stoję, to zmieniam grawitację. Jak teraz zejdę... Wow! Wow! I teraz jestem tutaj. Na bank 3000 sekretów tam było. Wow! Wow! Ja lecę przed siebie po prostu. Do tej sekcji Skyberda, tylko że Sandberda. Niebezpieczeństwo nie spadnie. No dzięki za radę, będę się starał. Kochałem tą sekcję z Sunshine, ptaszkę. Bardzo była fajna, bardzo zapadała w pamięć. Myślę, że wielu graczy tego nienawidziło. Ale fajnie te klocki mu spadają, tak samo jak właśnie z Sunshine, tak? Się niszczy i naprawia. Chyba tak się działo w Sunshine, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że coś się działo z tym, co utrudniało. Że nie tylko zmieniał kształt, ale może też się psuł, niszczył, rozsypywał. Nie pamiętam dokładnie. Pokaż się, ale nie tak bardzo. Ogień, kameki. Wy mi rozwalacie platformy. Ale fajne. Weźcie. Ale fajne. Nie wiem, czy nagle twórcy Kirby'ego robili ten świat gry pustynny? Bo to nie są standardy Nintendo. Co tu się dzieje, to ja nie mam słów. Muzyka też jest nie z tego świata. Ja nie wiem, jestem zamurowany. Proszę. Po prostu grajmy. Ej, serio, co tu się dzieje, kto to robił? Ale genialna sekcja. Ale genialna akcja. Jeszcze Luigi, żeby było trudniej. Kulki. I będziesz mnie niszczyć. Ja... No i też ja mogę nim sterować, tak? Gdzie go namówię? Żeby niszczył mi rzeczy. I teraz delikatnie...
Ale śmieszne. Już mogę, prawda? Wow! Ten poziom był równie fantastyczny, co pierwszy. Jaha! Yoshi! Oh, sheesh! Ej, nie wiem. Nie wiem, co się stało. Oba te poziomy? Ja po prostu lepsze niż wszystko inne do tej pory w tej grze. Każdy moment był tutaj fantastyczny. Dobra. Jedziemy z... Z czym jedziemy? Co to może być za kometa? Aha, okej, romp. Poziom typu romp. Przynajmniej jest to unikalny rodzaj wyzwania. I w sumie wydaje się unikalnie banalny. Biorąc pod uwagę, jak to wygląda, jakby dobra zabawa. Nie powiem, że jest inaczej. Ale wygląda to bardzo, bardzo łatwo. Mamy na tyle dużo kontroli w trakcie tego jeżdżenia, że... Nie ma w tym większego wyzwania, nie! O nie, o nie. Zamknij się czasami! Nieważne, nie mów... Żyję! Ja zawsze wierzyłem, nigdy nie myślałem, że umrę. Będę żył wiecznie, oczywiście. To było spoko. Powiedzcie, że macie dla mnie więcej. Macie, spoko. Tutaj, tak, Daredevil. Pytanie, czy poziom, czy boss? Tylko boss. Więc teraz, no, nie będę może tych działek ignorował, a po prostu je rozwalę. I tyle. Czekam na bomby. Lecimy z tobą. Gdy jestem, dobiję cię po prostu cię dobiję. Dobra, banał. Nie czuć się zapewnie i ignorować te działka i pozwalać im strzelać i stać w miejscu. To było mądre. Dobra. I czy macie jeszcze jedną kometkę? Nie macie, ale macie znak zapytania. No prawda, jeśli jest gdzieś jedna gwiazdka, to jest stuprocentowe, że znajduje się na tym poziomie znak zapytania. Taka jest reguła tej gry. Znaczy znak zapytania, migierka, cokolwiek. Aha, okej, widzę. Zaczynam z tego miejsca. I teraz jak będę koło ciebie... Stryk! I myślę, że o to chodzi, bo to zbyt ciężko ukryte. Żeby nie pilnowało czegoś ważnego. Jap, okej. A, tylko to górne, nie będę ze wszystkim się męczył. Siema. O nie, znowu ty. Dobra, spamimy kwadratem. Znaczy, przyciskiem. Machaniem szalonym kontrolera, tylko że pod przyciskiem. Do roboty. No już to robiliśmy. Podobno minigier... 20 sekund, co kurczę? Dobra, 20 sekund. Okej, czyli kwestia robienia kilku naraz rozwalania. Ty jesteś chamski. Ty jesteś panie chamski, strasznie. Za pierwszym razem nie wejdę. Ale... O, szczególnie z tym. Ten strzał by doleciał. Właśnie, ułamka sekundy zabrakło. Jak wskazówki zegara, tylko niech te wskazówki zegara będą nieco celniejsze. Zaczynam mieć flashbacki z... Goniania się na niedźwiedziu w pewnej innej grze. Platformówko podobnej, czemu to nie skręca? Czemu to leci tak dziwnie? Czemu to leci źle? Czemu to nie leci? Czemu to prawie jest? Wszystko jest, myślę, że kiedy dobrze zrobione, nie było bardzo łatwe. Ale potrafię to łapać wiele naraz jednym pociskiem. Myślę, że dało się to zrobić dużo łatwiej, ale jakoś weszło. No za pierwszym razem zabrakło ułamka sekundy. Teraz zrobiłem to z ułamkiem sekundy na styk. Jest, okej. Więc mamy chyba wszystkie tutaj z całej gry. Ognisty kwiatek interesujący rzeczy. Mamy wszystkie power-upy. Czy cokolwiek to oznacza? Nie, po prostu zebraliśmy sobie kolekcje. Bardzo randomowe. Jak w Hitmanie umieszczanie sobie kolekcji broni na scenach czy coś. Kompletnie bezcelowe. Nie wiem, czy to do czegoś zmierza, czy nie, ale mam kolekcję przedmiotów randomowych. Ulepszeń z gry wszystkich. Mówi mi to jedynie, że nie dostaniemy już więcej żadnego ulepszenia nowego. Power-upa. Chyba, że Yoshi czegoś się jeszcze nauczy. A nie obraziłbym się. Okej. Okay. O, jest jeszcze. Nie zauważyłem, kiedy się pojawiła. Szczerze. Przegapiłem ten moment, ale... Mamy tutaj. Na takich poziomach prawie zawsze są to fioletowe monety. Chociaż tutaj... Tutaj to może być przyspieszenie. Pierwsza gra, jak miała takie rzeczy... Wokół jakby rytmu. Aha, podwójny czas. I będzie muzyka szybsza dwa razy? Jakiś remix? Jakiś Eurobeat piękny wleci? Okej. Muzyka się nie zmieniła, mimo że... Tempo platform się zmieniło. Więc teraz jakby wypadały z bitu trochę? Tak mi się wydaje przynajmniej.
Bo kiedyś każda chyba zmiana, każda zmiana była w rytm? A teraz... A teraz nie jest, co wydaje mi się troszeczkę łamać zasady i założenia tego i psuć tą unikalność tego rodzaju poziomu. Okej, okay, damy radę. Dobra, to się zgrywa. Dobra, to już zaczęło się robić niebezpiecznie. Nie wiem, czy mi się to podoba, że muzyki nie zmienili. Wydaje mi się to troszeczkę dziwne. Jakby fajnie się gra, ale ta magia zrobienia tego w rytm muzyki znika, gdy nie dzieje się to w rytm muzyki. Co ja robię? Co ja robię? Ktoś mi wytłumaczy? Bo ja nie wiem. Bo ja nie mam pojęcia, co ja robię. Tu jesteś? Tu jesteś? Dobra. Kamero, chcesz mi... Nie, kamera. Kamera się wstydzi chwilowo. Okej, chcę. Spokojnie, bo się trochę zacząłem gubić. Dobra, tu jest kolejny, ty jesteś łatwy. Ty też jesteś bardzo łatwy. I teraz... Aha, muzyka powinna się teraz zdeaktywować. Tak to było na poprzednich poziomach tego typu, że po otworzeniu gwiazdki mechanizmy przestają działać. Okej, jakby... Jego sam poziom był super do grania. Ale ta magia robienia rzeczy w rytm kompletnie znika, gdy... No ciągle jest to rytmicznie jakby zbite, ale nie jest idealnie zsynchronizowane, tak? Jak dla mnie muzyka powinna być po prostu dwa razy szybsza, żeby to działało? Nie wiem, nie pasowało mi to po prostu. Grało się fajnie i ta mechanika jest fantastyczna, żeby wyczuć rytm i skakać wokół tego, szczególnie z takim tempem. Po prostu gdy muzyka nie synchronizuje się z gameplayem, to nie wiem, odbiera dla mnie troszeczkę tego uroku. Dobra. Świat trzeci na 100% w taki sposób, czwarty prawie i piąty też prawie. Wybuchowy bunkier Bowsera JR-a. Frajera. Dziwne troszeczkę, że te światy mają dwie nazwy. Bowsera Juniora, Boomsday Maszyna. Boomsday się nazywa. Tak, dwie linijki bardzo podobne jako nazwa tego poziomu. Troszeczkę tak niepotrzebnie. Ale, okej. To też wygląda troszeczkę znajomo. Ale głównie, nie wiem, z czym mi się to kojarzy. Z tymi kretami z pierwszego galaksji, albo z tym robotem z... Ci przerażeni. A to dużo detali, jak na początek tego poziomu. Albo z tym robotem z Odyssey. Cokolwiek. Wygląda to bardzo... Bardzo Zaraz, co? Bardzo klimatycznie. Zaraz, co wy chcecie? Co mam wam załatwić, żeby to otworzyć, co... Halo? Nie mogłem skakać wtedy. Eja! Chcesz mi pomóc jakoś? Aha, Bullet Billa musimy zapro... Zaraz. Bullet Billu, jakbyś chciał może tutaj dolecieć do mnie? Nie! A, nie aż tak! Widzę te X-y, to te X-y chcę rozwalić. Ale troszeczkę nie udało mi się. Trochę wątpię, żeby o to chodziło? No, kompletnie nic nie zrobiło. Nie, tak mi wyglądał je na X, typu rozwal mnie. Jakby mnie błagał, ale nie miał tego nawet na myśli, ani troszeczkę. Dobra, jesteś? Nie zgub się tylko. Nie zepsuj, jeśli możesz. Nie! Mówiłem to do siebie, żeby nie zepsuć. To w ogóle też pierwszy raz widzimy. Tego typu, zaraz mam... Tu mi sugerują, ale też mógłbym tutaj. Ale zróbmy to jak mi... Jak mi sugerują... Bracia młotkowie. Co się stało? Babła. A! Bumerangi! No przecież! Zapomniałem, jak działają bumerangi. Ojoj. Nie! Ja, więcej bumerangów! Spadaj, znikaj ode mnie, znikaj! Nie, bumerang, nie bumeranguj mnie! To mogło się skończyć bardzo brutalnie. Dla mnie? Dobra, jest życie... zwrócone. Ta. Dacie mi znowu to, okej. Strzelanie do celów. Pamiętajmy o monetach, ale... Jeszcze to nie jest moment na pewno na zebranie jej, w sensie lotem. Wylądujemy. Zaraz, mi to tak namieszało w głowie, że ja nie wiem teraz... Tam, w tamtą stronę, dobra. Da się zrobić? Nawet łatwo było to zrobić? Zgadza się. Jak bardzo zły to był pomysł? Bardzo zły. No jak widzę potencjalny skrócik, to czasami... Nie potrafię sobie... Odmówić czegoś takiego. Okej, trzeba to było zrobić za pomocą... chmurki oczywiście. Ale co gdyby, nigdy z taką grawitacją czasami ciężko przewidzieć, gdzie gra pozwoli, gdzie nie pozwoli, jak daleko dolecieć, tak się zaczniemy zaginać wokół grawitacji.
Okej, w miarę skromny poziom, jeśli już jesteśmy u bossa. U juniora ze wieżą szachową. Będziemy cię rozwalać moim koniem, Yoshim? Chyba nie. Będziemy chmurkami jakoś walczyli z bossem. Mój tatuś się wkurzy, jeśli pozwala ci zdobyć kolejną gwiazdkę. Czas wyciągnąć mojego boomsdaya maszynę. Po prostu się zrelaksuj, znaczy się, ja po prostu się zrelaksuję w moim kokpicie. Ty zrelaksujesz się po śmierci, gdy zrobię ci boom. Te okna wyglądają jak oczy, a ta rura jak czymś, co będzie pluło, jak usta. To... Fajne, że coś takiego powraca. Dobra. I chyba jesteśmy już w stanie dojść do ciebie bez większych problemów. Trzymaj się. Nie dało się wyciągnąć chmurki w trakcie spadania. Aha. Ty teraz możesz wciągać, jak rozumiem, tak? Dobra, trzy chmurki pozwolą mi nawet do ciebie dojść pewnie. Ale... muszę uważać na ciebie, prawda? Żebyś mnie tym prądem nie walnął. Dobra. Cały czołg miałeś w zestawie. Bardzo ładna zabawka, tatuś się kupił, co? A będziesz mnie gonił teraz i będzie źle? Jak źle będzie? Było bardzo. Było, oj, myślałem, że to wyratuje jakimś cudem. Myślałem, że jeszcze coś z tym się zrobi. Ale nie jest źle, jeśli masz zamiar teraz stać w miejscu. Masz zamiar stać w miejscu, czy nie? Masz zamiar się cofać? Misklik. Misklik to był, proszę państwa, bardzo brzydki. Dobra, jeszcze raz. Zaczynasz denerwować mnie. Złap za to. Do góry. Do przodu. Do góry. Mamy cię? Mamy cię, po walce. Wow. Ja mówię wow, on mówi eu. Zespół Junior znowu moje prysnął. Wiecie, co sądzę na temat kreatywności tej gry i bossów? Ten boss to tylko potwierdził. Jakie dobre. Takim sposobem kończymy sobie świat piąty. Chyba, że jakaś kometa zaraz wskoczy. To nie zmieni faktu, że go kończymy, ale to będziemy mieli jeszcze więcej do roboty na nim. Co robimy, panie szefie? Piąta gwiazda nasza, szósty świat otwarty, Bowser czeka, chodźmy do niego. Na ratunek Peach. Łap za stery. Kapitanie. Powolnie podchodząc do nich, bohatersko czy coś? Jak tam chcesz? No widzieliśmy po miniaturce, że będzie to jakaś wielka czarna dziura wsysająca wszechświat. Nie wiem, co jest lepsze z tych dwóch rzeczy. Wydaje mi się, że nieskończone galaktyki zebrane w kupę to najbardziej. Genialny design świata. Ale to też ma swój urok. Szczególnie z tą muzyką. Dobra, fajnie. Bitwa się zbliża. Zrób, co możesz. I dorwij go zaraz. Pokaż mi mapę wielką. Serio? Serio, to jest ostatni świat? Okej! Okej! Muzykę jakbym Celest słyszał. Bardzo Celest rytmy. Przynajmniej to, co na fortepianie się dzieje. Parę tych pociągnięć. Okej! Melty Monster! Celem kolejnym, ale... jak widzę... jest kometa, dobra. Czasami jest scenka pokazująca, że kometa się pojawiła, a czasami nie ma. Boss bez obrywania, czy poziom na czas? Boss... znaczy w sumie... no tak, boss bez obrywania. A właściwie nie. Właściwie tym razem raz chcą ode mnie, żebym cały poziom zrobił. Okej, to bardziej wymagające niż zwykle. Zaraz. Co się dzieje? O co chodzi? Nie kojarzę, żebyśmy to już robili wcześniej. Zaraz, co się stało? Jak to działa? Co tu ma miejsce? Przeskipowałem sobie kawałek poziomu wtedy, czy co? Czy jest to specjalnie na teraz przygotowane? Złapało się to? Nie wiem. Może nie, nieważne. O co chodzi? Nowa sekcja poziomu. Tak mi się wydaje, jedna. Nie wiem, czy wtedy to pominąłem, czy coś stało, nieważne. Czy zapomniałem, że to robiłem? Nie robiłem tego!
Kawałek poziomu się randomowo zmienił na inny. Albo coś? Nie wiem. No walka z tobą nie jest aż taka ciężka. Większy problem, żeby tutaj nie spaść, niż żeby nie oberwać. Mało robisz ataków konkretnie. Na ogół problem jest, żeby nie zrzucać próbujesz. Okej, no siema. Złe rzeczy lecą, ale właściwie... Okej, no, gdybym miał chmurkę, to już mógłbym do ciebie lecieć. Ale że jej nie mam, to mówię ci dobranoc? Dobranoc. Czy coś tu jest problemem konkretnie na walce z tobą? Nie za bardzo. Z wyjątkiem tego, że się ruszasz ciągle, wiercisz. Ale poza tym jest to bardzo łatwe. Wahoo! Wahoo! Już niewiele wahoo zostało do zrobienia w tej grze. Mamy coś, mamy coś, mamy coś, mamy coś, nie mamy... Nie mamy nic. Chyba, że tutaj coś zgubiłem w Honey Hopie. Ale poczekam, aż gra mi o tym powie. Dobra! Dobra! Finałowy świat gry! Wiem, że jest tutaj... Są tutaj wielkie wyzwania, tak? Jest tutaj Champions Road, czy... Odpowiednik tej gry. Ostatecznego, najtrudniejszego wyzwania z gry. Nie wiem, czy to będzie siódmym światem, czy jak dokładnie. Czy może... To jest fejkowy ostatni świat i później gra jeszcze nam pokaże coś nowego. No bo 32 gwiazdki... Czy da się zdobyć 32 gwiazdki na jednym świecie? Byłoby ciężko. Byłoby ciężko, no. No z drugiej strony, tak był Bowser Jr., więc teraz by Bowser pasował, a 8 światów nie będzie, skoro tylko tyle gwiazdek nam zostało do zdobycia. Okej, okay, to może być finał tej gry. Patrząc na to, ta muza jest niesamowita. Ale zanim spędzę tutaj kolejne 15 minut słuchając jej i mówiąc, jak bardzo brzmi jak Celeste, to po prostu na razie i cześć pa i do następnego. Serio, to jest tak bardzo jak Celeste.